Dzień dobry kochani, właśnie jestem w trakcie pakowania się, zrobiłam moje zdjęcie na Instagram, właśnie porzuciłam tych tutaj produktów, muszę się spakować jak najszybciej, bo niedługo wyjeżdżamy do Wrocławia, także tu mam kilka takich moich must have'ów podczas podróży, czyli perfumki, te są jedne z moich ulubionych z Rituals i kochani, po prostu to jest taki lekko męski zapach. Ale jest przepiękny, uwielbiam go, kocham go. Jak się nim wypsikałam, to Alicja spać nie mogła ze mną. Tutaj mam bardzo fajną, to jest taki żel w piance pod prysznic. To jest moja druga taka buteleczka, jeszcze miałam pomarańczową, ale ta jest, ten zapach chyba mi się bardziej podobał, więc ona świetnie się sprawdza na wyjazdy, bez małą pojemność ma, a naprawdę jest jej sporo tutaj w środku. Niby 50 ml, ale to powiem Wam, że naprawdę starczyłoby na, myślę, że na 2 tygodnie mogłoby, no nie wiem, to zależy. Moja ulubiona rzecz, którą stosuję pod paszki, czyli Vichy. To jest produkt, który naprawdę wracam do niego za każdym razem, używam go już chyba od 5 lat. Non stop dokupuję, jak tylko mi się kończy. Wiecie co, jak kupujecie farby czasem z L'Oreala, na przykład Preference, to bardzo często właśnie, zazwyczaj zawsze, macie po prostu takie odżywki w środku. I powiem Wam, że te odżywki świetnie się właśnie nadają na wyjazdy. To po pierwsze, po drugie one są rewelacyjne. Nie wiem co one tu w sobie mają, pewnie mogłabym przeczytać, ale one są zarąbiste, także ja bardzo je lubię normalnie używać. A jak jeszcze biorę je na wyjazd, no to super, no bo taka tubka, no to wiecie, mniej miejsca zajmie w bagażu. Oczywiście Tangle Teaser, ja mam tutaj moją małą wysłużoną szczoteczkę. Szczoteczka do zębów oczywiście musi być. I to jest moja jedna z ulubieńszych szczoteczek, czyli Foreo. I tutaj mamy kolejną piękną panią szczoteczkę. Miziutką, nie ma takiego słowa, to już jest. Miziutką panią szczoteczkę, Luna się nazywa, do mycia buzi. Także jeszcze muszę parę produktów tutaj dopakować. I jeszcze makijaż, kurczę, zapomniałam o makijażu, dobra. Jedziemy do Wrocławia. Siema, takie tam ziomy, wiecie, z okolic. Generalnie chciałam powiedzieć, że jesteśmy już spakowani, zaraz pakujemy wszystko do samochodu i ja jadę z mamą Artura. Adrian jedzie z Rafałem, także takie rodzinne perypetie. I zobaczę się z Artuszkiem, moim kochanym, za parę godzin. Piękna pogoda, jak już mówiłam, szukajmy się, wpadamy do samochodu. Trzeba się spakować, będzie szaleństwo. I proszę Państwa, kto przyjechał? Kto tu przyjechał, proszę Państwa? Dzień dobry Panu, jak się Pan nazywa, kim Pan jest? Skąd się Pan tu wziął w ogóle, co Pan tu robi? Nie wiem, co tu robię, jeżdżę. Jeździ Pan? A dlaczego tak rajdowo? Co Pan tu w ogóle tak jeździ rajdowo, ja nie wiem. Panie Adrenie, po co Pan jedzie do Wrocławia? Na basen, do zoo. Do zoo? Czyli taki relaks, chill out, odpoczynek, tak? Taka bajerka troszeczkę. Hashtag. Także proszę Państwa, zapraszamy do oglądania dalszej części naszej podróży.